Witam wszystkich, nazywam się Przemysław Kazienko, reprezentuję Katedrę Sztucznej Inteligencji, slajdy są po angielsku, ale mam nadzieję, że to nikomu nie przeszkadza. Jesteśmy jedną z najmniejszych katedr, przynajmniej na wydziale, który jest z kolei największym wydziałem informatyki w Polsce. Zatrudniamy mniej więcej poniżej 20 osób, mamy takich etatowych pracowników, ale do tych 20 osób połowa z nich ma habilitację. To jest też bardzo duży ewenement. Na tych 8 czy 9 w tej chwili ludzi z profesorów, czyli osób, które mają habilitację albo tytuł profesora, mamy 36 doktorantów, co też jest wynikiem wielkim, ale oczywiście mamy też mniej więcej 200 osób dodatkowych do tych 20 prawie, zatrudnionych w różnej formie, głównie do projektu Clarin czy do innych projektów. Łącznie. Także no, nasza katedra ma bardzo dużo projektów, o czym jeszcze może za chwilę powiem. W tej chwili zwiększyliśmy, prowadzimy też taki kierunek magisterski sztuczna inteligencja. Byliśmy właściwie drugimi w Polsce, którzy uruchomili wcześniej, to już chyba z 5 lat było temu, danologię, czyli data science po Uniwersytecie Warszawskim. W zasadzie równolegle z nimi żeśmy to zrobili. Później to się przekształciło na kierunek sztuczna inteligencja. Co roku się zmienia. W związku z tym już mamy iluś tam absolwentów, niektórzy absolwenci gdzieś tutaj czasami się gdzieś pojawiają, niektórzy założyli własne firmy, startupy i tak dalej. Mamy nawet, zależy od roku, na studia magisterskie od 3 do 5 osób chętnych na miejsce, nie? Co jest też ewenementem, jeżeli chodzi o studia magisterskie. Super publikacje, no ale to wiecie, nauka, no to my tak jesteśmy to jakoś tam oceniani przez ten wymiar i te publikacje jakoś tam się liczą i też możemy być z nich jakoś oczywiście dumni. O projektach za chwilę jeszcze więcej powiem i no i przede wszystkim to, że ciągle się zmieniamy, jesteśmy otwarci na to, co się dzieje i ciągle coś nowego powstaje. Ja bym chciał powiedzieć tak krótko o takich grupach badawczych, które u nas są wśród tych 20 osób niecałych. O nich za chwilę, może o tych akurat 5 będzie troszkę więcej o każdej z nich, czym się zajmuję, czyli Emognition to akurat ja tam jestem i Human LP to też ja, ale oczywiście tutaj jestem z Jankiem Koconiem. Jest cała grupa, która w zasadzie można by powiedzieć, my jesteśmy częścią tej dużej, wielkiej grupy NLP-owej, jakkolwiek by to nie nazywać, więc tu jest taka wielka grupa. Jest też grupa prowadzona przez profesora Kadenowicza, uczenia reprezentacji dla różnych danych i Network Science, czyli nauka o sieciach. To tam jest Piotrek Brudka czy Radek Michalski. Mamy też parę osób, te grupy się jeszcze w ogóle tak trochę zachodzą jeden na drugi. Nie? Na przykład my coś tam robimy dla medycyny, no to w pewnym sensie też się mieścimy w tej tematyce jakiejś sztucznej inteligencji dla medycyny. Mamy bardzo fajną grupę, coraz rosnącą jesteśmy, bardzo się cieszymy, bo mamy bardzo mocno ludzi, którzy zajmują się tekstem, tak? Ale postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji główny odbywa się w dwóch kierunkach, tak? Wizja i tekst. Tak? To się przenikają. Oczywiście gdzieś indziej też coś się dzieje, nie? Ale te takie największe wow, które się gdzieś tam pokazują i coś, co zmienia rzeczywistość, nowe metody, no to te dwie główne coś dodają, nie? W związku z tym, ponieważ to jest najważniejsze, no to tak widzieliśmy, że potrzebujemy to tak trochę wesprzeć, żebyśmy tej przetwarzania wiedzy, obrazu, przepraszam, mieli. Udało nam się, mamy też między innymi Maćka Ziębę, który też jest taką mocną osobą w tej dziedzinie i tam jest parę osób, które się też zajmuje i ten zespół rośnie. Mamy ogólne rzeczy związane z uczeniem maszynowym, nie? Więc to takie coś, co obejmuje w zasadzie te wszystkie inne rzeczy, mniej lub bardziej. Ostatnio się rozbudowuje ta część taka związana z security i całkiem nowa, świeża sprawa Radka Michalskiego związana z blockchainem i to też się sporo zaczyna robić, ale to jest świeża nowa grupa. Więc wracając pokrótce o tych 5 szybciutko, tak, bo nie mam czasu za bardzo, znaczy nie chcę Państwu aż tyle zajmować, żeby tu o nas opowiadać. Tutaj dałem już tu study ze ChatGPT, dlatego że chcielibyśmy to nawet myślę trochę powiedzieć pewnie o tym, może będzie, mam nadzieję, czas jakiś tam, może trochę w wystąpieniach, trochę w kuluarach, żeśmy się trochę przestawili mniej więcej 2-3 tygodnie temu na to i żeśmy z dużym wysiłkiem, że tak powiem,
Stworzyli grupę badania, mamy osiągnięcia, w przyszłym tygodniu będą wyniki upublicznione. Mam nadzieję, że wyślemy chyba tutaj, żeśmy mówili przed chwilą, wyślemy Państwu ten artykuł, który żeśmy robili, te wyniki naszych badań. Mam nadzieję, że będzie to coś ciekawego. Chcemy na ten temat dużo więcej robić i będziemy robili, bo widzimy, że to jest coś, co jest z jednej strony wyzwaniem dla nas, dla wszystkich nas w zasadzie, nie? Myślę, że tu firmy pewnie może to potwierdzą, a może nie, zobaczymy. Dla nas jako naukowców też to jest wyzwanie. Oprócz tego oczywiście są te takie, wiecie Państwo, konkrety, to mięsko takie związane z przetwarzaniem języka naturalnego, czyli związane z dialogami, związane z przetwarzaniem danych strumieniowych, tekstowych, z ujednoznaczeniem znaczeń słów, wydźwiękiem czy takim emocjonalnym odbiorem tekstu, wnioskowaniem, systemy Q&A-owe, czyli takie pytanie i odpowiedzi, czy semantyczne przetwarzanie języka naturalnego i związane z tym też dość mocno ekstrakcja informacji. To jest ta grupa, z którymi tutaj jesteśmy z Jankiem razem, która wyrosła. Może kiedyś będzie jakaś tam okazja powiedzieć, dlaczego myśmy się w ogóle tym zajęli, z pewnej takiej obserwacji rzeczywistości. Stwierdziliśmy, że człowiek powinien być ważny w tym wszystkim. No i żeśmy zaskoczyli się, że nikt tego na świecie za bardzo nie zauważył w zasadzie. Nie? I to było dla nas zdziwieniem duże. Byliśmy pierwsi, którzy to zrobili w zasadzie na ACL-u w 2021 roku. To taka najważniejsza konferencja z przetwarzania języka naturalnego na świecie. Żeśmy na ten temat mieli papier, wprawdzie nie osobiście, bo to COVID, ale były to prezentowane. Teraz idziemy też właśnie w kierunku ChatGPT. Tak oczywiście to jest taki skrót, nie, co to znaczy w kierunku ChatGPT, ale no, tych rzeczy, które są związane, czy tego, co on wyzwolił, że tak powiem, pewną taką nową energię robienia różnych rzeczy. Modelowanie użytkowników, te kwestie subiektywności i kontekstowości jest tu ważne, w związku z tym zajmujemy się humorem, obraźliwością, emocjami i tak dalej. Ważne moim zdaniem ciekawe rzeczy, już takie trochę bym powiedział niskopoziomowe, czy takie uczenie fiszotowe, czyli na podstawie małej liczby przypadków, czy wielozadaniowe. Zbieranie danych to jest też ważną rzeczą, którą żeśmy się zajmowali przez ostatni rok dość mocno, czyli jak nie marnować pieniędzy na anotacje i żeby to robić efektywnie. Wielkie wyzwanie i trudne. No i jakieś fine-tuning modeli to zostawmy. Oprócz tego jest grupa, która się zajmuje, z którą jestem, ze Staszkiem Caganowskim, w którym się zajmujemy sygnałami fizjologicznymi, zegarkami, o takimi jak ja tutaj gdzieś tam noszę, i rozpoznawaniem emocji sygnałów fizjologicznych. W tej chwili rozpoczęliśmy takie duże stadie, 200 osób, które będą nosić takie zegarki przez miesiąc. Znaczy jesteśmy po pilotach i będzie to zaczynamy za miesiąc właściwie, no za pół dni, nie cały miesiąc. No i całe mnóstwo spraw z tym związanych, nie? Czyli emocje, ludzie i fizjologia. Z tym wszystkim się wiąże, że ta fizjologia to oczywiście nie tylko emocje, nie? Więc żeśmy oczywiście poszli w różne inne rzeczy, takie jak, nie wiem, kobiety w ciąży, które mają cukrzycę, albo na przykład ludzie, którzy przeżywają czy cierpią na chorobę Hashimoto i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego mamy grupę, którą wspomniałem, prowadzona przez Tomka Kajdanowicza, która zajmuje się reprezentacją danych, tak, czy wiedzy, no wiedzy to może za szumnie powiedział, raczej bym danych, nie, czyli reprezentacja dla grafów, dla danych przestrzennych, wielomodalna, czyli dla różnych rodzajów danych, no i reprezentacja także dla, nie wiem, mediów społecznościowych, gdzie samo medium społecznościowe jest także takim z taką strukturą, która jest bardzo wielomodalna. Oprócz tego jest takie laboratorium czy grupa, która się nazwała grupą Network Science Lab. Ja kiedyś się tym zajmowałem z 15 lat chyba i paru doktorów tam też wypromowałem. No oni teraz właśnie to prowadzą, czyli procesy rozprzestrzeniania się na przykład informacji czy różnych innych rzeczy. To w przypadku COVID-a też jakoś tam jest istotne, ale to jest jeden z rodzajów procesów dyfuzyjnych. No i tam jest całe mnóstwo różnych rzeczy, kontrola tych procesów i tak dalej, czy my tym cokolwiek możemy z tym fantem zrobić, bardzo bliskie to jest naukom społecznym. No i w tym tutaj jest wymieniony ta inna grupa blockchain, która w tej chwili zrobiła się taka bardzo międzynarodowa, oni tam stworzyli taką organizację z tym związaną, Radek Michalski w tym jest.
Już powoli dochodząc do pewnego końca o naszej katedrze, liczba grantów, no mamy dużo grantów, tak, czy różnych rzeczy, tak, największe oczywiście jest Klarin, który nas tu umożliwia, żebyśmy tu wszyscy byli i bardzo wielu nas jest w owe działania klarinowe zaangażowanych, ale to nie jest jedyny projekt. Mamy też to chyba nawet więcej niż 8 projektów, nie, znaczy opusowych jest 8, czyli z NCN-u to mamy kilkanaście projektów. Mamy też projekty na wymianę, czyli wyjazdy do University of Southern California w Los Angeles. Mamy też projekty międzynarodowe. Właściwie zaczęliśmy miesiąc temu projekt na wymianę głównie ze Stanami i z Singapurem. Mamy też projekty NCBR-owe. Zaczęliśmy miesiąc temu projekt Crisis Detector do wykrywania kryzysów w mediach społecznościowych z firmą PSNM. Mamy też wsparcie różnego rodzaju z Ministerstwa Edukacji i Nauki. No i tam tych grantów jest różnych, no Klarin oczywiście tam jest tą częścią. No i oczywiście miewamy projekty takie związane z, znaczy bezpośrednio finansowane przez przemysł. Ileś tam doświadczeń, ileś tam projektów robiliśmy, nie wiem, z Aliorem na przykład, albo tutaj Traytech to taka brytyjski startup z Londynu. 10 projektów w tej chwili jest w ogóle w ewaluacji, nie? Więc za miesiąc na przykład może te liczby się zwiększą. I oprócz tego mamy poczucie takie, że rolą uczelni także i po części naszą jako indywidualnych ludzi jest taka pewna odpowiedzialność społeczna. Więc chcemy różnego rodzaju rzeczy, robimy workshopy, wydarzenia. Było AI Day w tamtym tygodniu, chyba było w tamtym tygodniu, dobrze kojarzę. Bardzo dużo różnego rodzaju inicjatyw, takich trochę na zewnątrz, jakieś wystąpienia w mediach i tak dalej. Hakatony, tutaj na przykład współorganizowany przez miasto Wrocław, czyli Made in Wrocław, całkiem niedawno robiony. No i to tyle. No cóż, zapraszamy do współpracy. Jesteśmy tutaj, będziemy dzisiaj, myślę, że będzie to też takie forum, żeby sobie porozmawiać o tym, co możemy, jak możemy i w ogóle siebie też może lepiej rozumieć nawet, nie? Bo to też taka rola dzisiejszego spotkania zapewne. No i z mojej strony tyle. Dziękuję ślicznie i ja zostaję oczywiście. Tak, dziękujemy panu profesorowi. Pan tutaj nawiązał też do tego znaczenia Klarinu w ramach Katedry Sztucznej Inteligencji, więc poproszę teraz pana doktora Jana Wieczorka o przybliżenie nam działalności właśnie Klarin.pl. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Jan Wieczorek i tak jak Agnieszka jest biznesową nogą, jest rzecznikiem biznesu w Klarinie, ja jestem rzecznikiem naukowców, ale naukowców rozumianych bardzo, no właśnie chciałem powiedzieć wąsko, no niekoniecznie wąsko, ta grupa się poszerza. Naukowców rozumianych jako przede wszystkim przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, ponieważ Klarin gdzieś u zarania swoich dziejów właśnie powstał dla nich, dla naukowców, którzy się zajmują tematyką humanistyczną i społeczną. Szeroko rozumiejąc, ta tematyka się rozrasta. Już mamy do czynienia nie tylko z humanistami i naukowcami z tych dwóch obszarów. Coraz częściej te granice musimy poszerzać. Pojawiają się psychiatrzy, ekonomiści, przedstawiciele nauk zupełnie takich, których się jeszcze 10 lat temu, wtedy kiedy Klarin nabierał swojej takiej substancji, nie spodziewaliśmy, ale bardzo nas to cieszę oczywiście. Dobrze, ja chciałem powiedzieć parę słów na temat naszego konsorcjum. No właśnie, w kontekście potencjału technologii języka i sztucznej inteligencji, tak jest. O jakich obszarach języka naturalnego, właściwie o jakich zastosowaniach języka naturalnego w rozwiązaniach związanych ze sztuczną inteligencją tutaj w ogóle mówimy? Czyli chodzi mi o takie obszary, w których my faktycznie jakoś działamy i mamy coś do powiedzenia. Konkretnie są to technologie związane z elastycznym wyszukiwaniem informacji, z rozpoznawaniem pisma, chociaż tutaj no, z tym bywa różnie, to znaczy jest to oczywiście obszar, który rozwija się dość dynamicznie. My raczej tutaj bezpośrednio nie działamy, my raczej korzystamy z tych osiągnięć. Systemy rekomendacji, tu mamy dużo do powiedzenia, tak samo jeżeli chodzi o elementy związane z tłumaczeniem maszynowym, z automatycznym rozpoznawaniem mowy, tutaj warto dodać, że robimy to zarówno na Politechnice Wrocławskiej, jak i tę technologię rozwija jeden z naszych partnerów, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Mamy też sporo do powiedzenia, jeżeli chodzi o systemy chatbotowe, które
jeszcze nie są systemami dialogowymi, to tak a propos czatów, które się ostatnio pojawiły. Jak my to rozwijamy, jeżeli chodzi o instytucjonalność? Ponieważ na pewno Państwo, interesując się Klarinem, a wyrazem tego jest Wasza obecność tutaj, spotkają się z takimi nazwami. One gdzieś w naszych reklamówkach, na naszych stronach, w tej komunikacji, która związana jest z Klarinem, się pojawią. Te nazwy: Klarin Erik, Klarin.pl i Klarin.pl BIS. Chciałem je szybciutko wyjaśnić, żeby nie było zamieszania. Klarin Erik to jest Klarin na poziomie europejskim. Klarin European Research Infrastructure Consortium, czyli to jest konsorcjum zrzeszające państwa, a nie uczelnie albo jakieś inne jednostki, w zespół realizujący cele klarinowe, a więc tak naprawdę budowę i upowszechnianie infrastruktury odpowiedzialnej za przetwarzanie języka naturalnego, przede wszystkim dla naukowców reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne. Stąd ten obszar działania, który tutaj został wymieniony. Klarin.pl to jest Klarin na poziomie polskim. To jest właśnie ta instytucja, która, jak już powiedziałem, działa, no w tym roku będzie 11 lat. Jest polskim konsorcjum naukowym zrzeszającym 6 jednostek naukowych, w tym właśnie Politechnikę Wrocławską. Oprócz tego, jako lidera, oprócz tego mamy zaszczyt współpracować z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Wrocławskim, Instytutem Podstaw Informatyki PAN, Instytutem Slawistyki PAN i wspomnianą już Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych. I tworzymy infrastrukturę naukową dla nauk humanistycznych i społecznych w tym szerokim rozumieniu, czyli dokładając różne dyscypliny zaskakujące, ale jakże produktywne. Dodam, że specjalizujemy się w języku polskim. To znaczy, to nie jest tak, że my zamykamy oczy na inne języki albo na rozwiązania, które nie biorą w ogóle podziału języki pod uwagę, ale faktycznie staramy się język polski jakoś dowartościowywać, w to wchodzić. Ostatnio nawet Kaszubski się pojawił, ale tutaj dopiero zaczynamy. I ostatnia instytucja, która właśnie ta instytucjonalność, która nam przypadła w udziale, to Klarin.pl BIS. Relatywnie świeża rzecz, rozpoczęta w 2020 roku. Jest to projekt infrastrukturalny dofinansowywany, a właściwie finansowany niemal w całości przez POIR. I to jest działanie, które przede wszystkim kierujemy z jednej strony na rozwój tej infrastruktury skierowanej do nauki, ale również na stworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej i ogólnie wsparcie rozwoju sztucznej inteligencji, również w kontekście biznesowym i współpracy z przedsiębiorstwami. Jeśli chodzi o zastosowania, proszę traktować tę prezentację jako wizytówkę, w związku z tym tutaj wszystkich zastosowań i problemów oczywiście w tym krótkim czasie nie omówię, raczej chodzi o danie asumptu do dalszej dyskusji, również w kuluarach. Ale tak, to są zastosowania z podziałem na użytkowników, z którymi mamy do czynienia. Przede wszystkim użytkownicy indywidualni, którzy zainteresowani są właśnie tłumaczeniem maszynowym, chatbotami, smart personal assistant. To są te tematy, które w kontekście użytkowników indywidualnych najczęściej się pojawiają. Druga rzecz i chyba chronologicznie najwcześniejsza, to naukowcy z dziedzin, o których już wspominałem. Oni są zainteresowani rozmaitymi dziedzinami, tylko właściwie elementami przetwarzania języka naturalnego. Problem z naukowcami jest taki, że ich potrzeby są bardzo mocno granulowane. To znaczy ciężko jest znaleźć dwóch takich samych naukowców reprezentujących te dziedziny, którzy mają bardzo podobne, niemalże identyczne potrzeby. I tworzenie infrastruktury dla nich to jest naprawdę duże wyzwanie, bo tę indywidualność musimy mocno brać pod uwagę, jeżeli chcemy, żeby ta infrastruktura była wykorzystywana. Na szczęście jest i chyba nieźle nam to idzie. Kolejną grupą są instytucje publiczne, bardzo zainteresowane analizą opinii, również transkrypcją mowy. Wiadomo, to są różne urzędowe sprawy, które jesteśmy w stanie tutaj przyspieszyć i nadać im lepszego, szybszego biegu. Myślę, że dla nas jako obywateli jest to bardzo istotne. Tutaj dodałbym, na prezentacji nie ma, ale coraz częściej też zgłaszają się do nas organizacje pozarządowe, NGOsy. One są zainteresowane
trochę podobnie jak naukowcy, bardzo mają zróżnicowane swoje zapotrzebowania, ale można powiedzieć, że wybija się na pierwszy plan grupa instytucji watchdogowych, które doglądają polityków, urzędników, starają się monitorować dyskurs publiczny, również decyzje, które są wydawane przez tych urzędników, a więc mają do przeanalizowania ogromne ilości tekstów, a więc grupowanie tekstów, wyszukiwanie bardzo specyficznych i precyzyjnych informacji, to jest coś, czym NGOsy są bardzo zainteresowane. No i podmioty gospodarcze, czyli chronologicznie najnowsza rzecz. Rozpoznawanie wydźwięku i emocji, w tym aspekt dziedzinowość, to są sprawy, które już rozpoznaliśmy jako te, które budzą no, najszersze zainteresowanie. Oczywiście tutaj też można by było wspomnieć o systemach chatbotowych. Bariery sformułowane jako zagadnienia dwa główne. I nawet nie będę próbował w tej chwili odpowiadać na te pytania, ponieważ no, z jednej strony te pytania są, przepraszam, odpowiedzi są dość oczywiste, a z drugiej rodzące wiele kolejnych pytań, w których możemy długo drążyć. A więc czy możemy efektywnie posługiwać się językiem naturalnym w komunikacji z maszyną, szerzej w ramach systemów informatycznych przetwarzających język naturalny? No i w ogóle pytanie, czy programy komputerowe rozumieją język naturalny? Czy dwie odpowiedzi nie byłyby tutaj właściwe? Wcale nie jestem tak bardzo przekonany. Znaczy one by były chyba właściwe, ale pod warunkiem, żebyśmy to bardzo rozwinęli. Wyzwania, przed którymi stoimy codziennie i jednocześnie mamy pewne sukcesy. Staramy się tworzyć bardziej realistyczne zbiory danych reprezentujących praktyczne zadania. Do tej pory, do niedawna, zanim Clarin Biz wystartował, dysponowaliśmy danymi, które przede wszystkim były tworzone na potrzeby naukowców. Oczywiście korpusy literackie są bardzo interesujące i z naukowego punktu widzenia przydatne, ale okazuje się, że w pracy z prawdziwym językiem, z językiem żywym, takim, który najczęściej leży w polu zainteresowań firm, ale również instytucji publicznych, korpusy literackie są mało przydatne. A więc musimy tworzyć takie korpusy, które zawierają realistyczne zbiory danych. Bardziej strukturalna i dogłębna analiza wypowiedzi językowych. Kolejny problem. Głębokie rozumienie języka naturalnego. Nie tylko prześlizgiwanie się i tworzenie modeli, ale faktycznie zrozumienie tego, co jest tam głębiej. Małe, często przypadkowe i zaszumione zbiory danych językowych to jest problem, nad którym bardzo intensywnie pracujemy i wiąże się jednocześnie z tymi realistycznymi zbiorami danych. Ponieważ można powiedzieć, że tworzenie korpusów specjalistycznych, tych prawdziwych, języka prawdziwego jest odpowiedzią, tylko że ta odpowiedź generuje kolejne problemy. To są właśnie szumy i przypadki. Reprodukowalność badań i eksperymentów, wielomodalne przetwarzanie, nieustannie rosnący koszt obliczeń, szczególnie w ostatnim czasie, to jest problem bardzo istotny. No i właśnie, i wyjaśnialne systemy NLP. Czyli nie czarne skrzynki, a coś, co jesteśmy w stanie zrozumieć, zweryfikować i reprodukować. To się oczywiście wiąże z reprodukowalnością. Zakres działania Clarinu to są takie trzy najważniejsze i jednocześnie myślę, że najbardziej atrakcyjne z dzisiejszej perspektywy zagadnienia. Zbiory danych i bazy danych opisujące język naturalny oraz jego użycie są jednocześnie odpowiedzi częściowo na wyzwania, o których przed chwilą mówiłem. Programy komputerowe do analizy tekstu i mowy na różnych poziomach analizy języka naturalnego. Aplikacje badawcze wspierające badania w obszarach nauk humanistycznych i społecznych. Nasza oferta to łatwy dostęp do zasobów językowych. Federujemy repozytoria, tworzymy federacyjne przeszukiwanie korpusów, rodziny popularnych zasobów. Staramy się to, co już istnieje w zakresie zasobów językowych, porządkować, tworzyć również narzędzia do łatwego, szybkiego przeglądania tego, co istnieje, nie tylko na poziomie polskim, ale przynajmniej na poziomie ogólnoeuropejskim. Automatyczna analiza tekstu i mowy, a więc pełna paleta gotowych do użycia narzędzi językowych, już dzisiaj gotowych. Aplikacje badawcze, a więc takie aplikacje, które są prawdziwe, to znaczy często budowane we współpracy z już istniejącymi użytkownikami. Przychodził, bo to są rzeczy, które już powstały. Użytkownik mówił, potrzebuje tego i tego, chciałbym przeanalizować taką grupę tekstów. Myśmy budowali albo
dostosowywali istniejące, stworzone przez nas narzędzia do ich potrzeb. I to są nasze aplikacje już dostępne. Beneficjentami są wszystkie jednostki naukowe i naukowcy w Polsce, jeżeli chodzi o te aplikacje naukowe, ale również sztuczna inteligencja w szerokim rozumieniu i to jest właśnie zadanie projektu Clarin.pl-BIS, czyli rozszerzyć grupę beneficjentów również o przedsiębiorstwo, co staramy się robić. Na czym polega współpraca z nami i gdzie możemy się zaoferować? Przede wszystkim w obszarze wykorzystania otwartych rozwiązań udostępnianych przez Clarin.pl, dlatego że ważna rzecz, faktycznie te rozwiązania, które już są dostępne na dzień dzisiejszy, one są otwarte. Współdziałanie w rozwoju usług biznesowych infrastruktury, zapraszamy do konsultacji albo specyfikacji wymagań względem usług. Można również usługi wykorzystywać testowo. Zapraszamy również do praktycznej współpracy w zakresie wykorzystywania usług i ich dalszego rozwoju. No i możemy zawsze również wspólnie realizować projekty badawczo-rozwojowe, o czym profesor przed chwilą wspominał. Realizujemy kilka takich projektów i myślę, że z dużym powodzeniem. To tyle, jeżeli chodzi o moje słowo. W międzyczasie dotarł Maciej Piasecki do nas i myślę, że przekażę Ci chociaż na chwilę mikrofon. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie, za przyjęcie zaproszenia, za uczestnictwo i chciałem tylko potwierdzić, że wszystko, co mi współpracownicy mówi, jest prawdą. Jesteśmy bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju pomoc, wsparcie, współdziałanie i wspólne tworzenie ciekawych rozwiązań i mamy bardzo dobre już doświadczenia ze współpracy z polskimi firmami i pośmiewiańskie. Tak, dziękujemy naszym akademikom za ciekawe wystąpienia. Posłuchajmy teraz, jak to wygląda od strony biznesowej. Są z nami prelegenci, którzy przedstawią swoje firmy, swoje rozwiązania, być może też kwestie pewnych wyzwań związanych z branżą. I zapraszam teraz pana Roberta Mroczkowskiego, kierownika zespołu badawczego NLP i ML w Allegro. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość wystąpienia przed Państwem. Zobaczę, przewijamy. Dobra. Ja nazywam się Robert Mroczkowski i w ramach Machine Learning Research, czyli Laboratorium Badań nad Uczeniem Maszynowym w Allegro, prowadzę zespół, który specjalizuje się właśnie głównie w domenie NLP. To między innymi w moim zespole powstał Clay Benchmark, Herbert, PLT5. No i ostatnio zaczęliśmy zajmować się również tłumaczeniem maszynowym. Okazuje się, że jesteśmy nieźli w tym tłumaczeniu maszynowym, szczególnie na potrzeby Allegro. Jesteśmy równie dobrzy i jak nie lepsi niż zewnętrzni komercyjni dostawcy. Także kawał roboty, głównie przez researcherów, z którymi mam przyjemność współpracować. Dwa słowa o samym labie. Ten lab powstał w 2018, bodaj czy 2019 roku i właśnie tak świetnie się składa, że on powstał na potrzeby wyszukiwarki Allegro. Tak naprawdę to zespół nazywał się Learning to Rank, czyli optymalizowaliśmy algorytm sortowania wyników na listingu. O tym za chwilkę. Aktualnie ten kilkuosobowy zespół rozrósł się do grupy 40 prawie osób, która jest skupiona w 6 niezależnych zespołach, które specjalizują się w przetwarzaniu języka naturalnego, w wizji komputerowej, w rekomendacjach, w rankingu. Mamy też jednego przedstawiciela takiej specyficznej grupy, a mianowicie Krzysztof Wilkosz, który jest AI Product Managerem, tudzież Project Managerem. I on i ta grupa przekuwa twarde problemy biznesowe, czy twarde wyzwania biznesowe, jakie stawia przed nami biznes Allegro, na konkretne problemy machine learningowe. On jest naszym po prostu translatorem z języka biznesowego do języka uczenia maszynowego. Mamy również Data Annotation PM-ów, którzy zajmują się przygotowywaniem i adnotacją zbiorów danych, co już padło tutaj jest bardzo trudne i jest to po prostu sól całego uczenia maszynowego. Jeżeli chodzi o samo Allegro, to jesteśmy odpowiedzialni za prawie połowę transakcji, które odbywają się w polskim internecie. Mamy 20 milionów aktywnych kupujących, mamy 250 milionów ofert. No i w 2021 roku bodajże Allegro osiągnęło GMV na poziomie 10 miliardów dolarów, przepraszam. I teraz po co mówię o tych liczbach? Po to wam, żeby narysować kontekst, w jakim działa nasza wyszukiwarka. Tak. A zatem
W ramach tej prezentacji chciałbym opowiedzieć o tych produktach, które są wdrożone na platformie Allegro, które są w kontekście wyszukiwania informacji i które wykorzystają uczenie maszynowe. Czym jest wyszukiwanie informacji? To jest po prostu proces zwracania z relevantnego zbioru obiektów z kolekcji zasobów. Czyli w ogólności mamy sobie użytkownika, który zadaje zapytanie i oczekuje, że ten system zwróci mu zbiór relevantnych wyników. W praktyce taki system, który zwraca nam, który adresuje tę potrzebę użytkownika, który adresuje potrzebę wyszukiwarki, składa się z dwóch komponentów. Mechanizmu do przechowywania dokumentów oraz algorytmu, samego algorytmu wyszukiwania. No i my w ramach tej prezentacji postaramy się skupić na algorytmach wyszukiwania. Przechodząc do domeny Allegro, tak jak mówiłem, mamy katalog milionów ofert, produktów, użytkowników. No i to zadanie wyszukiwania, jakże trudne w takim kontekście, podzielone jest na kilka etapów. Pierwszy etap to jest etap selekcji kandydatów, kiedy z tego zbioru zasobów czy zbioru ofert wybieramy podzbiór tych ofert, które są relevantne dla użytkownika. No i kiedy tutaj będziemy aplikowali uczenie maszynowe, to musimy się skupić na recallu i precyzji. Czemu? Chcemy, żeby ten zbiór był możliwie wyczerpujący, ale jednocześnie nie chcemy zwrócić użytkownikowi wyników, które nie są dla niego istotne. Taki zbiór należy później uporządkować. Czemu należy go uporządkować? Po to, żeby zwiększyć użyteczność tych wyników. Wiemy dobrze, że użytkownicy przeglądają tak naprawdę pierwszych kilka wyników, nie zaglądają zazwyczaj na pozostałe strony listingu Allegro. I ten proces rankowany, on jest też skomplikowany sam w sobie i zazwyczaj w produkcyjnych zastosowaniach u dużych graczy e-commerce'owych podzielony jest na kilka etapów, w których każdy ma swoją specyfikę i w których wszędzie możemy zastosować uczenie maszynowe. Pierwszy etap, czyli tak zwany pre-ranking, tutaj najważniejsze jest szybkość działania i często dokonujemy tylko podstawowego filtrowania wyników ze względu na tą semantyczną ich istotność. I często w tym etapie łączymy wyniki, które pochodzą z różnych silników wyszukiwania. Czy to wyszukiwania semantycznego, czy wyszukiwania leksykalnego. Ciężkie obliczeniowe algorytmy i taka magia ML-owa dzieje się zazwyczaj w drugim i w trzecim etapie. Tutaj dokonujemy już szczegółowego sortowania wyników. I na przykład w przypadku Allegro wykorzystujemy dodatkowe cechy bezkontekstowe. W ostatnim etapie optymalizujemy już ostatnią stronę, którą widzi użytkownik. Tutaj dbamy przede wszystkim o różnorodność na listingu i tutaj możemy wykorzystać też pozostałe cechy. I ten etap też jest bardzo ważny, no bo tutaj już porządkując ofertę na listingu Allegro, dbamy o to, żeby użyteczność dla użytkownika była zmaksymalizowana. No dobrze, no i teraz gdzie taki pipeline możemy zastosować w e-commerce? Teraz kilka słów o tych faktycznych produktach, które występują w platformie Allegro. Przede wszystkim wyszukiwarka produktowa. Klasyczny search, gdzie użytkownik odpytuje system frazą tekstową, na przykład tutaj pyta o iPhone'a. Tak jak już mówiłem, nasza wyszukiwarka to jest pojedynczy, najważniejszy komponent całej platformy Allegro. On jest odpowiedzialny za 70% GMV, całego GMV Allegro. No i tutaj mamy takie bardzo mocne ograniczenia. Tak jak już mówiłem, wyszukiwarka Allegro przeszukuje zbiór 250 milionów ofert, które są pogrupowane w 14 tysięcy kategorii. Te oferty wystawione są przez 135 tysięcy sprzedających. No i ten asortyment jest miesięcznie odpytywany przez 22 miliony kupujących. To przekłada się na 20 milionów zapytań dziennie, co w piku wychodzi nam ponad 1000 requestów na sekundę. No i oczywiście ta strona musi działać efektywnie i wydajnie, to znaczy gwarantujemy latencję na poziomie 120 milisekund i dostępność na poziomie 99,9% działania wyszukiwarki. To są, no skala jest bardzo duża, wymagania są wobec wyszukiwarki Allegro bardzo duże, dlatego też każdy improvement daje duże wyniki, ale jest high risk, high reward. Jest obciążony wysokim ryzykiem.
No dobrze. Jeżeli chodzi o drugi produkt, który jest typową wyszukiwarką, to załóżmy taką sytuację, że użytkownik odpytuje nasz system zdjęciem. Okazuje się, że mamy takie produkty na Allegro. One nie są aż tak bardzo popularne i tak często wykorzystywane jak wyszukiwarka tekstowa, podstawowa. Natomiast mamy wyszukanie zdjęciem w aplikacji mobilnej i ono działa naprawdę bardzo fajnie oraz wyszukiwanie podobnych na stronie produktu, podobnych wizualnie. Z punktu widzenia użytkownika, użytkownik w aplikacji mobilnej robi zdjęcie, dzieje się magia i dostaje listing Allegro, na którym znajdują się rzeczywiście bardzo podobne wizualnie produkty. I to była podstawowa motywacja. Nie to drugie zastosowanie, czyli znajdź podobne na stronie oferty, ale właśnie aplikacja mobilna. No i w trzecim takim produktem, w którym wykorzystujemy wyszukiwanie, są rekomendacje. O rekomendacjach już było chwilkę dzisiaj. Rekomendacje w marketplace'ach, na e-commerce są po prostu wszechobecne, również na naszej platformie. Strona główna, strona oferty, strona zakupowa i wielu innych miejscach również. O rekomendacjach dzisiaj nie będziemy opowiadać sobie w szczegółach, natomiast powiem o wyborze kandydatów na przykładzie dwóch pierwszych naszych przykładów wyszukiwarki, czyli klasycznej wyszukiwarki oraz wyszukiwania obrazem. No dobra, jeżeli chodzi o wybór kandydatów, to tak jak już mówiłem, chcielibyśmy jednocześnie maksymalizować w języku uczenia maszynowego precyzję i recall, czyli chcielibyśmy, żeby zbiór był maksymalnie wyczerpujący, ale jednocześnie nie chcemy zwracać użytkownikowi tych wyników, które są dla niego nierelewantne. W przypadku visual searcha zajrzymy sobie na to, co dzieje się pod magią, co dzieje się pod kołdrą magii. Tak naprawdę obrazek, zdjęcie, które wykonał użytkownik, trafia do sieci konwolucyjnej, która zamienia je na wektor. Ten wektor możemy później wykorzystać bezpośrednio, żeby albo zasilić nasz storage, czyli indeks, w którym przechowujemy wszystkie wektory, albo możemy ten indeks odpytać. Zacznijmy od samego indeksu. Approximate nearest neighbor search bazuje na przeszukiwaniu przestrzeni, w której zakładamy, że obrazy, w tym przypadku obrazki czy obiekty, które są do siebie podobne, znajdują się blisko w przestrzeni. Wyobraźmy sobie, że ta czerwona kropka to iPhone. Wcześniej widzieliśmy zapytanie tekstowe od iPhone'a i nasz model, czy nasz indeks działa tak, że podobieństwo wizualne powoduje, że wokół naszego iPhone'a w pobliżu znajdują się pozostałe smartfony, natomiast te produkty, które mają mniej cech wspólnych, takich jak gra czy jakiś głośnik, znajdują się w przestrzeni odsunięte. Oczywiście to jest przykład taki dwuwymiarowy, natomiast wszystko tak naprawdę dzieje się w przestrzeni wielowymiarowej. Ponieważ ten paradygmat przeszukiwania najbliższego otoczenia w Allegro wyszukiwany jest w wielu miejscach, pozwoliliśmy sobie przygotować w ogóle cały serwis, który pozwala nam na zarządzanie tymi serwisami. I on bazuje na takim backendzie od Facebooka, czyli na Fajsie. No, dołożyliśmy tam dodatkową cechę shardowania, której brakowało, no bo pracujemy w takiej bardzo dużej skali, więc potrzebowaliśmy shardowania indeksu. No i ponieważ jest on wykorzystywany w wielu miejscach Allegro, opakowaliśmy go w serwis. Na poprzednim obrazku brakowało jeszcze jednej rzeczy, w jaki sposób zasilamy ten indeks. A mianowicie zasilamy ten indeks w sposób batchowy. To dzieje się offline'owo i po prostu zasilamy go predykcjami z pewnych głębokich sieci, które są uczone właśnie po to, żeby odwzorowywać podobieństwo pomiędzy poszczególnymi obiektami. W naszym przypadku, w przypadku wyszukiwania obrazowego, to jest oczywiście sieć konwolucyjna, która jest wytrenowana tak, żeby odwzorowywać podobieństwo pomiędzy obrazkami. Wytrenowanie tej sieci nie było bardzo łatwe, ale sama idea jest prosta. To znaczy, zbliżamy do siebie reprezentację tych obiektów, które uznajemy, że są podobne wizualnie w przestrzeni, natomiast odsuwamy te obiekty, które nie są do siebie podobne. Jakby bardzo upraszczając, możemy powiedzieć, że
cały dataset treningowy, czyli pozytywne pary przykładów do uczenia podobieństwa przygotowaliśmy po prostu z obrazków, które były, znajdowały się w pojedynczej ofercie użytkownika. Oczywiście to jest, wymagało od nas kilku sztuczek, żeby wszystko zaczęło działać i żebyśmy mogli wyjść z tym rozwiązaniem na produkcie, ale upraszczając, tak to działało. Natomiast negatywy dla uproszczenia możemy przyjąć, że losowaliśmy, po prostu dobieraliśmy losowo. Oczywiście to było uproszczenie, bo wykonaliśmy bardzo dużo badań. W ogólności sprawdziliśmy wiele różnych rodzajów obiektywów, pod którymi tę sieć optymalizowaliśmy. Ostatecznie najlepiej zadziałał LMCL, czyli Large Margin Cosine Loss. Contrastive Learning, triplet loss działały nieco gorzej. Dodatkowo, żeby odwzorować w przestrzeni, o której pokazywaliśmy sobie na uproszczonym przykładzie całą strukturę asortymentu Allegro, dodaliśmy dodatkowy obiektyw uczenia, a mianowicie przewidywanie kategorii. To jest jakby standardowe podejście, gdzie taki los pomocniczy pomaga nam na rozłożenie reprezentacji w przestrzeni. Eksperymentowanie z wieloma różnymi sieciami szkieletowymi doprowadziło nas do EfficientNet V2, która znajduje się w aktualnym rozwiązaniu produkcyjnym. Dobra. No i okazuje się, że nasz Visual Search działa produkcyjnie. Aktualnie obsługuje 120 milionów ofert, czyli około połowy asortymentu Allegro. Mamy modele, które specjalizują się w poszczególnych departamentach. Nie mamy jednego modelu, który jest dobry we wszystkim. Na produkcji wdrożone mamy kilka modeli w kilku departamentach. Działa nieźle. Konwersja listingów to jest około 40%, a więc jest ona podobna do tej głównej wyszukiwarki Allegrowej. No i skuteczność takiego rozwiązania mierzona w metodą end-to-end wynosi od 60 do 90% w zależności od kategorii. Moda 60%, kultura 92%. Dobra. Teraz wyszukiwarka Allegro, ale taka tekstowa, czyli ten bardzo duży kawałek tortu, ale też bardzo trudny jednocześnie. Jak pewnie wiecie Państwo, no podstawą taką w biznesie są wyszukiwarki leksykalne, między innymi Solr czy Elasticsearch. I one działają bardzo dobrze, one działają nieźle, ale nie są optymalne dla wszystkich kategorii zapytań. Dla niektórych kategorii zapytań, zwłaszcza tych, kiedy użytkownicy nie mają sprecyzowanego wymagania, albo wracając do domeny NLP, gdzie pojawiają się synonimy, hipernimy i tak dalej, wyszukiwanie leksykalne nie działa dobrze, albo trzeba je na bieżąco doinżynierowywać, dodając słowniki, które tłumaczą słowniki synonimów na przykład. I żeby sobie pomóc, nie chcemy zastąpić, ale chcemy wzbogacić ekosystem wyszukiwarki o tak zwanego semantic searcha. Semantic search funkcjonował jest stosunkowo popularnym pojęciem w przestrzeni. Dla nas oznacza to po prostu ponownie uczenie podobieństwa. Tym razem chcemy nauczyć podobieństwo zapytania użytkownika do obiektu. Tak naprawdę poprzedni produkt, o którym mówiliśmy, czyli wyszukiwarka obrazkowa, to był dokładnie semantic search, tylko nie w domenie języka, tylko w domenie obrazu. No dobrze, czyli podobnie jak w przypadku wyszukiwarki obrazkowej, potrzebujemy dwóch sieci tym razem. Jednej sieci, która będzie nam enkodowała produkty, czyli będzie przygotowywała nam reprezentację dla produktu czy oferty i w ten sposób będziemy w stanie zbudować indeks, oraz potrzebujemy drugiej sieci, sieci, która przygotuje nam reprezentację dla zapytania użytkownika, którym to zapytaniem, którą to reprezentacją odpytamy nasz indeks. No dobra, jak wytrenować teraz te dwa enkodery, w jaki sposób przygotować te dwie sieci? My wykorzystaliśmy podejście Two Tower. Podejście to różni się od trenowania pojedynczej sieci podobieństwa dla obrazu, ponieważ tam mieliśmy tylko jedną modalność, jeden obraz, jeden rodzaj treści. W tym przypadku mamy dwa rodzaje. Mamy wieżę dla zapytania oraz wieżę dla produktu. Te dwie wieże uczymy na historycznych search logach Allegro, gdzie pozytywne pary to są po prostu produkty czy oferty, które kliknął użytkownik, zadając zapytanie do naszej wyszukiwarki. No i produkty, no i tutaj znowu nawiązując do poprzednich prezentacji o uczeniu wielomodalnym, produkty i ich reprezentacja możemy zbudować bazując na wielu cechach pochodzących z różnych modalności. Taką
Akurat w tym przypadku inspiracją był papier Q2Search z Facebook AI Research. Tutaj widać na przykładzie po prawej stronie zaproponowana architektura. Na co należy głównie zwrócić uwagę, to jest przede wszystkim to, że reprezentacja dla produktu po prawej stronie składa się właśnie z wielu modalności. Jest to obrazek, jest to tekst, jest to opis, jest tytuł. W przypadku Allegro mogą być na przykład jeszcze opinie, rekomendacje. Wszystko, co tak naprawdę jest związane z danym produktem. Oczywiście im bardziej komplikujemy ten system, tym trudniej będzie go nam wytrenować. I teraz znowu nawiązanie do tego, w jakiej charakterystyce pracuje nasz zespół. My chcemy dostarczyć nie tylko rozwiązania, takie gotowe rozwiązania, które popchną nasz biznes do przodu, ale chcemy też zrozumieć, chcemy doprowadzić do rozwiązania, w którym rozumiemy, jak działają poszczególne części. Jeżeli chodzi o sam projekt Semantic Searcha, czy wyszukiwania semantycznego na potrzeby wyszukiwarki Allegro, to wystartowaliśmy w ostatnim kwartale zeszłego roku i mamy uproszczoną, na razie eksperymenty prowadzimy z uproszczoną architekturą, gdzie z jednej strony mamy wieżę dla zapytania, która jest pretrenowanym BERT-em dopasowanym do naszej domeny, oraz mamy reprezentację produktu, która jest na razie też tym samym product BERT-em, wzbogaconym dodatkowo informacje o kategorii. Także jesteśmy na początku naszej drogi. Zdradzę, uchylę lampkę tajemnicy, że dzieją się w Allegro też plany związane z uczeniem wielomodalnych reprezentacji dla produktów i ofert, dla całego naszego asortymentu. No i mamy nadzieję po prostu na skonsumowanie tych wyników, tak żeby coraz lepsze reprezentacje, które są po prawej stronie, mogłyby dostarczać coraz większej informacji semantycznej o tym, jaki mamy asortyment i czego potrzebują nasi użytkownicy. Po co chcieliśmy zrobić Semantic Searcha, czyli chcemy zaadresować wszystkie te potrzeby wyszukiwania, dla których wyszukiwanie leksykalne jest nieoptymalne. Chcemy dostarczyć użytkownikowi spójne środowisko, spójny ekosystem zakupowy, w którym nawet te potrzeby eksploracyjne czy inspiracyjne będą we właściwy sposób zaopiekowane. No i analizując literaturę oczywiście, no czasem jednak chodzi o pieniądze. Okazuje się, że Semantic Search, który został zaproponowany czy wdrożony w innych miejscach u dużych graczy, zwłaszcza z Chin, doprowadził do wzrostu GMV o 1-2%, co znowu patrząc przez skalę Allegro, to jest po prostu konkretna inwestycja. Jak pewnie wiecie, znowu tłumaczenie maszynowe robimy dlatego, że Allegro wychodzi poza granicę Polski. Wyszukiwanie, nie mamy doświadczenia na innych rynkach, albo mamy trochę mniej doświadczenia na innych rynkach. Wiemy, że tłumaczenie maszynowe kontentu może być nieoptymalne, dlatego wyszukiwanie semantyczne czy dodatkowa logika, którą włożymy już na poziomie selekcji kandydatów, pozwoli nam zmitygować pewne niedoskonałości, których spodziewamy się po prostu w związku z tłumaczeniami maszynowymi, czy z naszą nieznajomością rynku. To po prostu zwiększy nasze prawdopodobieństwo zwycięstwa za granicą. No i co dalej? To przede wszystkim włączenie do stosu Semantic Searcha podejścia multimodalnego opartego o architekturę CLIP, zrozumienie frazy, dedykowane modele językowe, które są pretrenowane na tym asortymencie z odpowiednim mieszaniem na przykład korpusów, które są publicznie dostępne, oczywiście personalizacja, zarówno krótko, jak i długoterminowe cechy behawioralne użytkownika, no i rozwiązania wielojęzykowe. To przed nami. Kończąc ten etap związany z selekcją kandydatów, przechodzimy do rankingu. Od tego wszystko się zaczęło. Jak definiujemy, tak dla przypomnienia, to ten krok ma na celu zmaksymalizować użyteczność wyników, które są zwrócone użytkownikowi. I jak ją mierzymy? Mierzymy ją taką popularną metryką zwaną NDCG. Normalized Discount Cumulative Gain. Nie wchodząc w szczegóły, wzorki mamy na slajdzie. Jak to działa? Załóżmy, że mamy listing Allegro i użytkownik będzie wchodził tylko w jedną interakcję z tym listingiem. Jeżeli użytkownik kliknie, to jest nasza interakcja, z ofertą znajdującą się na pierwszym miejscu na listingu, wówczas ta metryka ma wartość 1, jest idealna, nasz listing był idealny. Tak naprawdę moglibyśmy nic więcej nie zwrócić użytkownikowi. Jeżeli użytkownik kliknie ofertę, która znajduje się na drugiej pozycji, wartość tej metryki spada, podobnie
kliknięcia na dalszych pozycjach obniża wartość metryki. A zatem jest to metryka pokazująca, jak bardzo użyteczny był zbiór posortowanych wyników, które zwróciliśmy użytkownikowi. No co zatem musimy zrobić? Musimy wytrenować sieć, która tak naprawdę porankuje nam oferty, bazując na cechach samej oferty, to w uproszczeniu znowu. No i wykorzystamy do tego nasze historyczne logi, żeby zoptymalizować historyczne NDCG. I od tego właśnie zaczęła się cała przygoda naszego labu specjalizującego się w uczeniu maszynowym na potrzeby Allegro. Zaczęliśmy od takiego rozwiązania Lambda Mart, które powstało we frameworku XGBoost. To był wtedy rozwiązanie klasy state of the art. Następnie po wytrenowaniu tego Lambda Marta i XGBoosta dodaliśmy kolejny element, znowu zrozumienie frazy, dopasowanie semantyczne frazy użytkownika do tytułu. To był bardzo prosta sieć, to nie był żaden głęboki moduł, ale teraz ostatecznie inspirując się detekstem od LinkedIna, tą architekturą, którą widzicie tutaj Państwo po prawej stronie, przygotowaliśmy rozwiązanie, które jest end-to-end neuronowe, co pozwoliło nam na wykorzystanie dużo większych zbiorów do trenowania, pozwoliło nam na dołączenie kolejnych głębokich cech, takich jak na przykład obrazek, który jest przypisany do oferty i pozwoliło na dalsze usprawnienia. Nie mam wyników aktualnego rozwiązania, mam za to wyniki, które wynikały z samego inicjalnego wdrożenia tego rozwiązania prostszego, opierającego się na Lambda Marcie czy XGBoostie. Uzyskaliśmy wzrost NDCG, czyli tej metryki poprawiającej posortowanie wyników na listingu, o około 10%. To przełożyło się na 4,5% wzrost GMV, które atrybuowaliśmy do wyszukiwarki, a jak pamiętacie na samym początku, jak opowiadam o wyszukiwarce, to jest 70% całego GMV Allegro, a więc 2,5% całego GMV Allegro. I teraz tak naprawdę ten improvement, on był niewielki, ale improvement jest imponujący, ale jeżeli chodzi o samą metrykę, to improvement w samym NDCG, on był naprawdę nie był aż tak imponujący. Co tutaj zagrało? To tutaj zagrała skala. Czasem warto zadbać o to, żeby robić niewielkie usprawnienia w tych wszystkich miejscach, gdzie gra po prostu skala. I co jest najważniejsze, w sensie co jest bardzo ciekawe, to tak naprawdę Allegro się nie zmieniło, nie została dodana żadna pojedyncza funkcjonalność. Jedyne, co zmieniliśmy, to zmieniliśmy posortowanie, a więc poprawiliśmy użyteczność wyników, które zwróciliśmy wyszukiwarkom naszym użytkownikom. Co dalej? Więcej danych, cechy uwzględniające personalizację, fiksowanie biasu pozycyjnego. To jakby klasyczne problemy, które funkcjonują w rozwiązaniach takich wyszukiwarkowych czy rankujących. No jakby podsumowując, nie mamy aż tak wielu publikacji, jak chcielibyśmy mieć, ponieważ musimy balansować między tą pracą produktową a pracą badawczą, ale zatrudniamy ludzi, którzy przede wszystkim chcą głęboko zrozumieć uczenie maszynowe w różnych domenach i którzy też chcą rozwiązywać problemy otwarte. Przygotowaliśmy Clay Benchmark, opublikowaliśmy Herberta, który cieszy mnie to ogromnie, ponieważ ma 160 tysięcy pobrań miesięcznie, to znaczy, że jest po prostu wykorzystywany przez Polaków w polskim społeczeństwie. Współpracujemy z Polską Akademią Nauk, z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, występujemy na konferencjach i uczestniczymy w konferencjach. Dziękuję Wam. Tak, bardzo dziękujemy. No, w zasadzie chyba wszyscy korzystamy z Allegro, więc też ciekawie posłuchać, jak to wygląda od kuchni. Naszym kolejnym prelegentem jest pan Piotr Stachowicz, wicedyrektor działu R&D w iDrone. Pan dyrektor opowie nam o ciekawych rozwiązaniach rozwijanych przez swoją firmę. Proszę. Dzięki. Okej. Tak, to mam na imię Piotr i na co dzień pracuję w dziale badawczo-rozwojowym firmy iDrone. To jest grupa około 20 osób, głównie specjalistów od uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego. Search jest jak najbardziej tematem, który nas fascynuje i pasjonuje. Trochę opowiem Państwu, co tutaj robimy.
Jak widzicie, poprosiłem chat GPT, żeby mi skonstruował agendę i w ramach buntu przeciwko maszynom nie będę się jej trzymał. Natomiast krótkie pytanie, czy ktoś na tej sali nie zetknął się jeszcze z chat GPT? Okej, okay. No. Świetnie. Mam awaryjny slajd przygotowany jakby na wypadek, gdyby ktoś podniósł rękę, ale go pominę. Dosyć szybko zaczęły się dyskusje, jakie zawody znikną w momencie, kiedy ChatGPT się pojawił, ale też szybko pojawiło się takie pytanie, czy to zastąpi tradycyjne wyszukiwarki. I legenda mówi, że w kwaterze głównej Google też pojawił się alarm z tym związany i kierownictwo zastanawiało się, jak zareagować. To warto wspomnieć, że duża część jakby pracy związanych z takimi modelami jak ChatGPT wychodzi właśnie z Google, także to nie jest tak, że oni zostali jakoś bardzo wyprzedzeni w tym wszystkim. Natomiast rozpoczął się wyścig zbrojeń tutaj dosyć szybko. Microsoft bardzo wcześnie zintegrował to ze swoimi produkcyjnymi rozwiązaniami, pokazując, jak skuteczni potrafią tutaj być. Google odpowiedział w środę, że swój model Lambda w takiej wersji BART, ich chatbota, również udostępni szerokiej ludzkości. Na razie pokazali tylko demo, pokazując, co to coś potrafi. Interfejs jest dosyć zbliżony. Co ciekawe, w tym przykładzie jest błąd merytoryczny, który nie uszedł uwadze ludzi. Podobno akcje Google'a potem spadły, jak donosi Reuters. Chodzi o ten trzeci punkt, co też pokazuje pewne problemy, jakie tego typu rozwiązania mają. Natomiast czemu w ogóle tutaj mówię o tym Państwu? My nie robimy co prawda ChatGPT, natomiast to pytanie, czy taki sposób szukania może zastąpić albo jakoś wzbogacić tradycyjny search, to jest coś, co zadaliśmy sobie jakieś 3 lata temu. 2019 to był czas, kiedy pojawił się pradziadek czata GPT, GPT-2. I postanowiliśmy spróbować i o tym trochę Wam opowiem, co z tego wszystkiego wyszło. Pierwsze pytanie, zanim dojdziemy w ogóle do algorytmów, do modeli, to jest user experience, czy customer experience. Właściwie jak my sobie to wyobrażamy? Chcemy, żeby ludzie używali języka naturalnego w komunikacji z wyszukiwarkami i zdecydowaliśmy się, że to będzie głos. Z kilku powodów, o których sobie zaraz tutaj Państwu opowiem. Natomiast co jest istotne, my jesteśmy firmą, która podobnie jak Allegro działa w branży e-commerce. Robimy narzędzia dla około, w tej chwili mamy gdzieś 1300 klientów, więc nasze rozwiązanie jest właściwie do, jak to się mówi, dofitowane do e-commerce, tylko ten use case nas interesuje. ChatGPT to jest dużo szersze narzędzie. Natomiast głos wydał się nam bardzo interesujący z kilku powodów. Po pierwsze, w tym momencie około 75% użytkowników e-commerce, przynajmniej na naszej próbie, to są urządzenia mobilne i to jest trend, który rośnie cały czas. Dlaczego to ma znaczenie? Po pierwsze, dostęp do mikrofonu, dosyć łatwo, praktycznie wszystkie urządzenia coś takiego mają. Natomiast druga sprawa jest taka, że ten user experience, który jest na urządzeniu mobilnym, nie jest idealny, jeżeli chodzi o search. Po pierwsze, wpisywanie jest niewygodne i to widać z danych. Mamy informacje o tym, jak różni się procentowo ilość ludzi, którzy cokolwiek wpisują na urządzeniach mobilnych, a desktopach, i to w niektórych sklepach jest różnica kilkudziesięciu procent. Natomiast druga rzecz jest taka, że takie tradycyjne mechanizmy związane z jakby product designem, facety, wybór filtrów i tak dalej, w przypadku małego ekranu są bardzo niewygodne. Czasem to przypomina trochę wypełnianie PIT-a, próbowanie ustawienia filtrów, więc to jest takie dosyć naturalne środowisko. No a druga rzecz to jest postęp. Zwykle na prezentacjach pokazuje się jakiś wykres, który albo idzie bardzo do góry, albo bardzo na dół.
to ja wybrałem ten drugi. To jest taka typowa metryka związana z ASR-ami work error rate, czyli ile błędów na 100% robią ASR-y. Oczywiście łatwo o manipulację w takich wykresach, to jest po prostu zbiór testowy, switchboard, o ile pamiętam, więc trochę syntetyczne warunki. W praktyce duże znaczenie ma środowisko, w którym ktoś coś mówi, tak, pogłos, akcent, jakiś szum tła. Natomiast na tym zbiorze testowym, takim dosyć standardowym wtedy, machine learningowe algorytmy wykręciły lepszy wynik niż ludzie, tak? Oczywiście błąd błędowy nierówny i tu już jest przykład z naszego systemu. Pominięcie przyimka na jest o wiele mniej katastroficzne tutaj niż pominięcie czerwonych, jeżeli chodzi o trafność wyników. Natomiast fundamentalny problem z ASR-em nie polega na tym, że on robi błędy, tylko o tym, że on nie za bardzo rozumie cokolwiek byśmy uznali za definicję rozumienia w machine learningu, to co się dzieje. On nie wie, że czerwony to kolor. Jeszcze tutaj pokażę dosyć ciekawe zjawisko, z którym też się spotykamy w praktyce, związane z jakby segmentacją wypowiedzi. Nie wiem, czy znacie Państwo twórczość Pawła Jarońskiego, tak zwane jaronizmy. To on robi właśnie takie zagadki. Ja tutaj dałem rozwiązanie, jak to zrobić, ale czasami nie jest to proste. I jak ktoś pracuje z ASR-ami, to się nie śmieje z tego, bo to ma na co dzień. To też są logi z naszego systemu. Tutaj między innymi modele językowe trochę pomagają sobie z tym poradzić. Natomiast, tak jak wspomniałem, ASR nie wie, że czerwony to kolor. Jest trochę jak stenotypistka, tak, po prostu przypisuje, co słyszę. I tutaj jakby dochodzimy do sedna. Chcielibyśmy z takiej wypowiedzi zrozumieć, o jakich atrybutach, cechach produktów użytkownik mówi. Tak, to też jest przykład takiego rzeczywistego zapytania w jednym ze sklepów. Jeżeli ktoś pracuje w NLP, to pewnie rozpoznaje to jako entity recognition. Nawiążę trochę do wcześniejszej prezentacji Roberta. Właściwie to super, że miałeś wcześniej prezentację, bo wiele tematów mi ułatwiasz, że było. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie information retrieval, o którym mówił Robert, to są trzy takie dominujące strategie. Robert właściwie mówił głównie o dwóch, czyli o tym pierwszym, full text search, czyli leksykalne wyszukiwanie. I to rzeczywiście właściwie 90% całego e-commerce'u wciąż tego używa. Najczęściej to jest jakoś stuningowany BM25, bardziej ręcznie. Biegunowo na dole to jest dense retrieval. U Roberta to był embedding, tak? To mówimy tutaj o tym samym. Nasze doświadczenia są takie, że w przypadku krótkich zapytań, do których w pewnym sensie maszyny nas wytrenowały przez ostatnie 20 lat, mianownik, jeden, dwa keywordy, ten dense retrieval nie sprawdza się zbyt dobrze. To znaczy ma bardzo niską precyzję. Głównie korzystamy z niego w przypadku dłuższych wypowiedzi. Natomiast najciekawsze z naszego punktu widzenia jest ten środkowy fragment, czyli entity recognition. Czyli cała jakby para i inteligencja tych algorytmów idzie w to, żeby spróbować z tej wypowiedzi użytkownika zrobić ustrukturyzowane zapytanie. Sam retrieval, czyli już pójście do indeksu, jest relatywnie bardzo prostą operacją. Natomiast cała jakby inteligencja jest w tym. I teraz to jest przykład jednego z wdrożeń testowych, które mieliśmy. Zapytania, szukam damskich kolorowych szpilek około 200 zł. W jaki sposób to reaguje? Jak sobie wyobrażacie, w momencie, kiedy system już jest w stanie podzielić to na atrybuty, samo wyciągnięcie jest stosunkowo proste. No a potem już jest re-ranking też, o którym wspominał Robert. Taka ciekawostka, wieść też niesie, że zwykle tych stopni re-rankingu jest kilka przy dużych systemach.
każdy kolejny jest coraz droższy i wyśnie się, że w Amazonie podobno był ranker, który decydował pierwsza versus druga pozycja. Tak istotna jest jakby pozycja, na której umieszczony jest produkt. Pokażę wam teraz kilka przykładów, z którymi się gdzieś na co dzień staramy się uporać, żeby pokazać, jak interesujące jest to wyzwanie. Okay. Espadrille to takie buty są dla męskiej części. Okay. 300 zł i 38 zł. W pierwszym przypadku chodzi oczywiście o cenę, w drugim to jest rozmiar i kolor. Okay. Szukam koszuli bez pasków, to jest taki klasyk w Information Retrieval. Można by to dosłownie zrozumieć, że to jest poszukiwanie trzech różnych produktów. Koszuli bez takich ciasteczek i pasków. I pewnie się wam wydaje absurdalna taka interpretacja, ale spróbujcie to wpisać w jakąś wyszukiwarkę. Najczęściej dostaniecie coś takiego. Nie ma tu ciastek, natomiast zobaczycie bardzo wiele koszul z paskami. To akurat głównie najczęściej wynika z tego, że bez jest traktowany jako stop word i usunięty. Natomiast szerzej to jest bardzo trudny problem związany z negacjami i on jest częsty. To są takie rzeczy jak szukam koszuli, ale nie czarnej, albo butów, o, z tym żeśmy trochę walczyli, butów bez sznurówek, tak, tego typu case'y. I wreszcie ten chyba mój ulubiony, pokaż torebkę mieszczącą A4. To jest jeszcze inny problem związany z wiedzą o świecie, tak, z grindingiem i niesamowicie trudny problem, który w pewnym sensie ChatGPT ma dużą szansę zrewolucjonizować i to są jakieś badania i próby, które robimy. Bardzo trudno jest zebrać taką wiedzę na przykład od sklepów, to znaczy pracownicy sklepów wiedzą, co to znaczy torebka mieszcząca A4. Programiści niekoniecznie łączą te dwa fakty, natomiast ChatGPT w dużej mierze jest w stanie sobie z tym poradzić i w wielu innych przypadkach. Wiem, że na debacie będziemy trochę o tym mówić. Ja dostałem 10 minut slotu, tylko Allegro miało lepiej, więc już kończę, ale za zgodą organizatorów pozwolę sobie wspomnieć Państwu o takim wydarzeniu, bo jest to niezła perełka. Udało nam się namówić organizatorów największej na świecie konferencji w Stanach Zjednoczonych do zrobienia wydarzenia u nas tutaj w tej naszej części świata 23 lutego. To będzie dosyć kameralna sprawa. Startujemy o 14:00, będzie 6 prelegentów z różnych części świata i będziemy mówić szerzej o searchu. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany tym tematem, to serdecznie zapraszamy. Wstęp jest wolny, natomiast mamy ograniczoną liczbę miejsc. W tym momencie chyba 2/3 już jest zajęte. I to wszystko. Jeżeli ktoś chciałby pogadać, zobaczyć, jak te rzeczy działają w akcji, to zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo. My też bardzo dziękujemy. No i zapraszamy na przerwę, na rozmowy, na kawę i poczęstunek. Myślę, że tak do godziny 12:00 równo. Dziękuję.